Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. Księga Jeremiasza, 15 rozdział, 16 werset. Bóg do mnie przemówił. Podczas zimnej wojny niewielu chrześcijan w ówczesnym Związku Sowieckim posiadało Biblię. W niejakim mieście wierzący od dawna się o nią modlili. W pewnym mieście wierzący od dawna się o nią modlili. Nawet kaznodzieja jej nie miał. Nawet kaznodzieja jej nie posiadał. I rzeczywiście pewnego dnia przybył do miasta ktoś z zachodu i podarował kaznodziei Pismo Święte. Jak wielka była radość wśród tych wierzących i jakże wielkie dziękczynienie Bogu wypływało z ich serc, gdy w następną niedzielę się o tym dowiedzieli. W końcu mogli usłyszeć czytane im Słowo Boże. Kiedy uszczęśliwieni opuszczali zebranie, nadeszła kolejna radosna niespodzianka. Kaznodzieja rozdał każdemu stronę z tej długo oczekiwanej księgi. Chciał podzielić się swoim skarbem, aby każdy mógł go czytać osobiście. Kilka dni później kaznodzieja spotkał pewnego wierzącego, który powitał go z szerokim uśmiechem i powiedział: czy jej treść? Dziękuję za kartkę z Księgi Jeremiasza, którą mi dałeś. Czy jej treść była dla ciebie zachęcająca? Chciał wiedzieć kaznodzieja. Zapytał, ponieważ Jeremiasz nie miał łatwego życia, a nawet został aresztowany, pobity, wrzucony do grząskiego dołu, a ostatecznie prawdopodobnie zabity na wygnaniu. Tak, to właśnie ta strona niezmiernie mnie pocieszyła. Zaczyna się bowiem tak: i doszło po wtórę Jeremiasza, gdy był jeszcze trzymany na dziedzińcu wartowni, słowo Pana tej treści. Tak czytamy w Jeremiasza 33:1. Kiedy to przeczytałem, przyszło mi na myśl, skoro Bóg w tak mrocznych czasach przemawiał do swojego proroka, może też przemawiać do mnie. To spostrzeżenie niezmiernie podniosło mnie na duchu. A ty, czy masz dostęp do Słowa Bożego? Słowo Boże mówi, że musisz uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa. Bo jeśli odejdziesz z ziemi, uwierzywszy w Pana Jezusa, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Ale jeśli odejdziesz z ziemi, nie uwierzywszy w Pana Jezusa, pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś.